Co by było, gdyby zwierzęta mówiły? Kasztanka. Witajcie, kochane źrebaki. Zapraszam was w niezwykłą podróż do czasów, w których ważyły się losy niepodległej Polski. Opowiem wam o wielkiej bitwie. Bitwie warszawskiej i ważnej postaci polskiej historii, marszałku Józefie Piłsudskim. Ach, gdzie moje maniery? Zapomniałam się przedstawić. Tak nie wypada, gdy się jest koniem szlachetnej krwi. Szanowni państwo, pozwolą? Nazywam się Kasztanka i bardzo miło mi was poznać. Moja historia jest związana z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i wydarzeniami, które miały miejsce wkrótce potem. Pamiętacie, kiedy Polska odzyskała niepodległość? Kto wie, kopytko w górę. Tak, to było 11 listopada 1918 roku. Tego dnia Polska wróciła na mapę świata i dlatego co roku 11 listopada obchodzimy święto, które nam to przypomina. Święto Niepodległości. Polska stała się wolna dzięki wysiłkowi wielu Polaków i staraniom działaczy politycznych i wojskowych, których nazywamy ojcami polskiej niepodległości. Tutaj widzicie najważniejszych z nich: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i Wincentego Witosa. Choć wiele ich różniło, jednoczyło ich marzenie o niepodległej Polsce. A ja dziś opowiem wam o jednym z nich, o kimś, kogo znałam osobiście, marszałku Józefie Piłsudskim. Pewnie dziwicie się, dlaczego właśnie ja miałabym wam o nim opowiedzieć. Skąd koń, nawet koń z wyższych sfer, mógłby znać tak ważną postać historii Polski? Przekonajcie się sami. Zacznijmy od początku. Przyszłam na świat w folwarku Czaple Małe w okolicach Krakowa, który należał do hrabiego Eustachego Romera. Jak widzicie, jestem prawdziwą hrabianką. Oczywiście, zanim nabrałam ogłady i manier godnych prawdziwej damy, byłam rozbrykanym źrebakiem, który miał siano w głowie. Gdy podrosłam, moja właścicielka, córka hrabiego Romera, Maria, podarowała mnie strzelcą pierwszej brygady Legionów Polskich. Żołnierze Legionów mieli stać się w przyszłości częścią Armii Niepodległej Polski. Twórcą i komendantem Legionów był właśnie Józef Piłsudski. To było w czasie I wojny światowej, z której miała się wyłonić wolna Polska. To wtedy zobaczyłam pana marszałka po raz pierwszy. Na początku trochę się bałam, może to przez wąsy i wojskowy mundur, ale szybko połączyła nas przyjaźń tak mocna, jak tylko mocna może być więź między jeźdźcem i jego koniem. Od tamtej pory towarzyszyłam Józefowi Piłsudskiemu w wielu ważnych dla Polski wydarzeniach. Stałam się sławna i często mnie fotografowano. O, tutaj ja z panem marszałkiem i z żołnierzami. Tutaj sobie rozmawiamy, a tutaj marszałek i ja przyjmujemy defiladę. Malowali mnie również wielcy artyści. Mój najsławniejszy portret stworzył znany polski malarz pan Wojciech Kossak. Zobaczcie, jak świetnie razem wyglądamy. Żołnierze Legionów stworzyli o nas piosenkę. Słyszycie? Może zaśpiewamy z nimi? Jedzie, jedzie na kasztance, na kasztance, siwy strzelca strój. Siwy strzelca strój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Polscy żołnierze bardzo kochali konie. Tutaj możecie zobaczyć, jak świetnie jeździli na koniach nasi kawalerzyści, czyli ułani. Zasługują na duży worek owsa, prawda? Nie zawsze jednak było nam tak wesoło. Chciałabym wam teraz opowiedzieć o czymś ważnym, więc niech wszystkie źrebaki nadstawią uszu. Pamiętacie, w którym roku Polska odzyskała niepodległość? Tak, w 1918.
I właśnie wtedy nasz kraj znowu znalazł się w niebezpieczeństwie. Ze wschodu nadciągała bolszewicka armia. Pewnie zastanawiacie się, kim byli bolszewicy. W 1917 roku, czyli na rok przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę, bolszewicy przejęli władzę w Rosji, która była wtedy osłabiona udziałem w I wojnie światowej. Panowały głód i bieda, a władza cara była bardzo słaba. Wykorzystali to bolszewicy, kierowani przez Włodzimierza Lenina. Ich zamiarem było zdobycie wszystkich krajów Europy i wprowadzenie w nich bolszewickich rządów. Bolszewicka Armia Czerwona miała zająć państwa Europy i sprawić, że obejmą w nich władzę zwolennicy Lenina. Na drodze tych planów stanęła Polska. Pamiętajcie, że choć w 1918 i 1919 roku Polska była już niepodległa, to jej granice nie były jeszcze całkowicie ustalone. Polacy chcieli odzyskać ziemie, które należały do Polski przed rozbiorami. O, zobaczcie tutaj na mapie. Wtedy w skład Polski wchodziły także ziemie dzisiejszej Ukrainy, Litwy, Białorusi i Łotwy, które dziś są niepodległe. Polsce udało się odzyskać Wilno i Lwów, ale dalej na wschodzie w Rosji rządzili już bolszewicy. W 1919 roku wybuchła wojna polsko-bolszewicka. W rok później Polacy zajęli Kijów. Wkrótce potem ruszył atak Armii Czerwonej, która szybko doszła aż do Wisły. Nasza stolica Warszawa była w niebezpieczeństwie. Bitwa warszawska trwała wiele dni. Od 13 do 25 sierpnia 1920 roku i toczyła się na linii Wisły. Polscy żołnierze pod dowództwem Józefa Piłsudskiego starli się z Armią Czerwoną, dowodzoną przez Michaiła Tuchaczewskiego. W polskiej armii walczyli nie tylko zawodowi żołnierze. Specjalne plakaty wzywały wszystkich do obrony ojczyzny. Dlatego w walkach brali udział także ochotnicy i wielu mieszkańców Warszawy, w tym kobiety, a nawet duchowni, jak ksiądz Ignacy Skorupka. Tutaj możecie zobaczyć naszych żołnierzy w czasie walki. W bitwie brała udział także nasza kawaleria i wiele koni, które znałam osobiście. Walki trwały w wielu miejscach na linii Wisły. W ciężkim boju o Radzymin zginęło wielu polskich żołnierzy i ochotników, w tym między innymi ksiądz Skorupka. I wtedy właśnie nadszedł decydujący moment. Józef Piłsudski przechytrzył bolszewików, atakując ich w miejscu, w którym się tego nie spodziewali. Polska niepodległość została ocalona. W 1921 roku podpisano pokój w Rydze, który zakończył wojnę polsko-bolszewicką. Bitwa warszawska jest uznawana za 18. najważniejszą bitwę w dziejach całego świata. Polskie zwycięstwo uratowało Europę przed bolszewikami i umożliwiło powstanie niepodległej Litwy, Łotwy i Estonii. Wielu Polaków uznało przełamanie bolszewickiego natarcia za prawdziwy cud, a zbieżność dat ze świętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny sprawiła, że do dziś Bitwa Warszawska nazywana jest czasem cudem nad Wisłą. Sami widzicie, jak ważna to była bitwa. Kto tego nie rozumie, ten ma siano w głowie. Czas kończyć, bo strasznie się zagalopowałam w tym opowiadaniu. Cieszę się, że mogłam wam opisać moją przyjaźń z marszałkiem Józefem Piłsudskim, Bitwę Warszawską i pokazać, jak ważna i cenna jest niepodległość. Bo ja, Kasztanka, wiem o tym dobrze. Niepodległość nie jest dana na zawsze. Bywa, że trzeba jej bronić i dlatego zawsze powinniśmy ją cenić. Pamiętajcie o tym i pamiętajcie o Kasztance, przyjaciółce marszałka Józefa Piłsudskiego.